8. Kristina? Chciałam cię jeszcze zobaczyć. Pojadę tam później. Przyniosłam ci gazety. Tutaj jest kawa. Zrób sobie kawę. Powinieneś się czymś zająć, Kuba. I nie myśleć o tym wszystkim. Wiedziałem, że przyjdziesz. Zawsze przychodzisz, kiedy myślę o tobie. Tak się bałam o ciebie, że postanowiłam jechać następnym pociągiem. I tak będę miała jeszcze dużo czasu. Tak. Kuba, czy ta kobieta dzisiaj znów nie przyszła? Jaka kobieta? No ta, która tutaj zawsze sprząta. Czy to możliwe, żeby ona to zrobiła? Krystyno. Boję się, że posądziliśmy ją niesłusznie. Chyba niemożliwe, żeby ona to ukradła. A kto? Przecież szukaliśmy wszędzie. Proszę cię, Kuba, załatw to ty. Ja nie potrafię tego zrobić. Zresztą nic jej już nie mów, poproś ją tylko, żeby tu więcej nie przychodziła. Dobrze? Tak. Krystyno. Posłuchaj, chcę ci coś powiedzieć. Nic nie mów. Wszystko jest nieważne. Krystyno. Wyjedziemy z tego przeklętego miasta. Jutro wyjedziemy stąd. I wszystko się zmieni. Zobaczysz. Tam będziemy mogli mieszkać razem. Będziesz już tylko ze mną. Z daleka od tego miasta, od tych ludzi, od tego wszystkiego. I nic się już nie stanie. O której wrócisz? Po 5. O 6 będę już tutaj. Kuba, to tylko kilka godzin. Tak, ja będę czekać w domu. Tylko strach mnie ogarnia na myśl, że to jeszcze tyle czasu. Będą do mnie dzwonić. W nocy znowu ktoś dzwonił. Boję się. Chciałbym, żeby już było po wszystkim. Musisz siedzieć tutaj i czekać na mnie. Nie wolno ci zrobić nic z tego, co chcesz. Rozumiesz? Rozumiem. Ale chciałbym, żeby już była 6. Kuba, przecież ty wiesz, że cię kocham. Nie mogę patrzeć na to, co się z tobą dzieje. To się skończy. To się musi skończyć. Tak nie można dłużej. Przynajmniej ja nie mogę. Musisz to zrozumieć. Proszę cię, nie myśl o tym. Przyjdę po ciebie o 6 i pojedziemy tam razem.
Nie przeszkadzam? Nieźle się pan wczoraj zabawił, panie Kubuś. Już gotowe. Tutaj podcerowałem, tylko ta plama została. Nic nie szkodzi. Niestety nie będę mógł panu zapłacić, dzisiaj akurat nie mam przy sobie. O, zapłacone. Ta pani wczoraj uregulowała z góry. Tak. Dziękuję panu. Nie ma za co. Teraz nie ma tak wiele roboty. Co to? Nigdzie pan nie wychodzi? Nie. Chcę trochę posiedzieć w domu. Pewnie. Taka pogoda dzisiaj. Niech mi pan wierzy, panie Kubuś, że ja kiedyś nie mogłem sobie bez tego miejsca znaleźć. Ale to nie warto. Jak się tak człowiek nad tym wszystkim zastanowi, to musi to rzucić. Tak jak ja. Mówię panu. Szkoda zdrowia, panie Kubuś. Tak. Nigdy nie przestanę pić, jak będę o tym wszystkim ciągle myślał. O 6:00 wszystko się skończy. Tylko nie wolno mi będzie zrobić tego, co bym chciał. Muszę czekać. O 6:00 przyjdzie Krystyna i pójdziemy do tej przychodni. Ona weźmie dla mnie te pastylki, mnie samemu mi nie daje, rozumie pan. A tak ona weźmie i będzie mi dawać. Zacznę kurację. Powinno pomóc, co? Niektórym pomaga. Mnie także pomoże. Jeżeli nie będę pił przez rok, to ludzie zapomną o mnie, prawda? Nie trzeba roku, panie Kubuś, aby zapomnieli. Bardzo dobrze. Nie będę pił przez rok, a potem nie będę już czuł pragnienia. Wszystko zacznie się w życiu na nowo, tak? Tak. No, to ja nie będę zabierał czasu. Do widzenia. Poznajesz mnie? A jasne. Cholerna pogoda dzisiaj. Zdaje się, że będzie lało. W nocy pewnie padało, co? Nie wiem, w noc nie wychodziłem. Nie wychodziłeś? Byłeś w domu? W domu. To niemożliwe. Nie piłeś wczoraj? Nie. A nie wygłupiaj się. Oddaję ci słowo. Postanowiłem jeszcze raz spróbować. Albo się uda, albo nie. Ale chyba się uda, co? Chyba tak. Właśnie. Niektórym się udaje, to może i mnie się uda. O 6:00 przyjdzie Krystyna i pójdziemy do tej przychodni. Przestanę pić. Minie rok i ludzie zapomną, że byłem pijakiem. Prawda? Tak. No to wszystkiego najlepszego. Do widzenia, Kuba. Do widzenia.
Co ty, Kuba? Dzień dobry, Złotko. Mój kochany, nie masz pojęcia, jak się diabelnie cieszę. A co się stało? Dzwonił do mnie Janek. Mówił, że przestajesz pić. Czy to prawda? A tak, to prawda. Wiesz, jak wszystko mi się pokręciło przez to. Nie mam ani znajomych, ani przyjaciół. Wszyscy ode mnie odeszli. Ach, mój Boże, jak ja się cieszę. Słuchaj, Kuba, podobno idziesz z Krystyną o 6 po te pastylki, tak? Tak. Tak postanowiliśmy. Aha. No, Krystyna to wspaniała kobieta i ona tak cię kocha. Widzisz, Kuba, tyle razy odchodziła od ciebie i zawsze wracała. Nie każda kobieta potrafiłaby to wszystko wytrzymać. Mój Boże, jak to dobrze, że zrozumiałeś to w końcu. Krystyna to bardzo dzielna kobieta. No, nie będę zawracał ci już głowy. Powodzenia, słyszysz? I do widzenia. Do widzenia. Aha, słuchaj, jak się nazywają te pastylki, które mają ci dawać? Antabus. Antabus? Antabus, antabus, autobus? Muszę sobie zapamiętać, no to cześć. Antabus, autobus. Czego pani chce? Przyniosłam pieniądze. Tyle tylko udało mi się na razie pożyczyć. Zamknij drzwi, bo przeciąg. Ja wiem, to wielka strata. Pan mówił, że to stara pamiątka. Tego się nie odkupi. Ja tego nie wzięłam. Ale ja zapłacę, ile będzie potrzeba. Tylko niech mnie pan nie podaje do sądu. Proszę mnie zostawić, ale już, rozumie pani? Bo wie pan, tak od razu zapłacić, to mi trudno. Ale na drugi miesiąc postaram się przynieść więcej. Chociaż ja tego nie wzięłam, proszę pan. Niechżeż pani da już spokój, dobrze? Już więcej nie przychodzić. Rozumie pani? Szanowanie, do roboty pan leci? Nie, wziąłem sobie urlop dzisiaj. Mam do załatwienia ważną sprawę. Do kogo ta pieśń? Ja też wczoraj trochę pochlałem. Przyszedł szwagier. On butelkę, ja butelkę, on flaszkę, ja flaszkę. No i... Rozumie się. Miasto w kwiatach, a my w rynsztoku. Pan zna kostka mojego szwagierskiego? Nie, nie przypominam sobie. Pana zna. Nie bój pani. No jeździł już z panem. No nie jeden raz. Jak to? Nie pamięta go pan? Taki chłopak. On zawsze mówi do mnie: Zenek, a co słychać z tym lokatorem z trzeciego piętra? Szwagier pana lubi. Na wózku jeździ, wie pan.
Swój chłopak, mówię panu. Życiowy, przejściowy, podejściowy. Jak pan chce, to możemy do niego podskoczyć na flaszkę. Teraz chyba nie. Nie będę miał czasu. Bo pan wie, jak to jest. Człowiek trunkowy z człowiekiem trunkowym zawsze musi trzymać blat. Coś pan taki cholernie blady? Albo mi się zdaje... Nie, blady pan jesteś. Źle się czuję. Napij się pan kwaśnego mleka. To najlepsze po chlaniu. Potem zaprawka, zjeść na gorąco i znowu można piać. Kwas z ogórków też dobrze robi. Poczekaj pan, skoczę do domu, może będzie jeszcze trochę. Nie, dziękuję panu. Bardzo się śpieszę. Cześć. Patrz, z samego rana gotów. Ja go znam. Mieszka tu niedaleko, w tym samym domu co krawiec. Kawał ochlapusa. Życie Romana na tle chryzantemy. A dlaczego my trzeźwe jesteśmy, co? Jak się masz, Kuba? Dzień dobry. Bracie, pojęcia ty nie masz, jak się ucieszyłem. A o co chodzi? Wyobraź sobie, przed chwilą spotkałem Władka. Słyszałeś? Mówi. To niby sam miałem słyszeć, odpowiadam jemu. On mi na to mówi, wiesz, co do mnie dzisiaj dzwonił? Wyobraź sobie, Kazio. Bracie, pojęcia ty nie masz, co on mi powiedział. Myślałem, że skonam. No może wreszcie, o co chodzi, o diabla, odpowiadam jemu. A on przez chwilę milczy, potem mówi, on przestał pić. Tak mówił dzisiaj rano Kazio, podobno był u niego. Ale czy wytrzyma, co? Tam mówi, dlaczego ma nie wytrzymać, mój drogi? No i w ten sposób zamknąłem mu mordę, rozumiesz? Ale wytrzymasz, co? Wytrzymam. O to właśnie chodzi, mój drogi. O to właśnie chodzi. Najgorsze to będą pierwsze dni, ale potem to już fraszka. A pamiętasz naszego biednego Edzia? Z nim też była beczka śmiechu i krzyż pański, mój drogi. No pamiętasz go, czy nie pamiętasz? Taki wysoki szczupły, co to jednym sztosem nalewał do kilku kieliszków. Mój Boże, ale się piło, co? A pamiętasz, jak kiedyś obraziłeś jego żonę? Ona chciała z tobą poflirtować, ty do niej zamknij mordę, ty ruda idiotko. Potem skandal, mój drogi, straszna rozruba. Ty do niego, on cię wpysk. I potem nas wszystkich zaprowadzili na komisariat. Pamiętasz, co? Hej, mój Boże, Kuba, tak, to były czasy. Co? Czy może pan powiedzieć, która godzina? Godzina? A, godzina. A, już służę panu, chwileczkę. Dochodzi 11. Dziękuję. Tak. Tak, słuchaj, to potem cię wyrzucili z pracy, co? Tak to właśnie było potem. Ej, że mi się wydaje, że nie wtedy. No, wtedy czy nie wtedy? Nie pamiętam. Niczego nie pamiętam. Niczego nie chcę pamiętać, rozumiesz? Czego krzyczysz? Co się stało? Tak. To wszystkiego najlepszego. Pozdrów ode mnie Krystynę. Swoją drogą to ona ma z tobą krzyż pański. Słuchaj, jak się nazywają te twoje pastylki? Pastylki? No tak, które masz dostawać? Nie wiem, nie pamiętam. Autobus! No wreszcie, do widzenia. A może wpadę do ciebie wieczorem, to pogadamy spokojnie. Cześć!
To jeszcze nie koniec, proszę pana. Wiem o tym. Co się stało? Widzi pani wypadek! Był zalany. Zalany? Wiadomo, że kierowcy do Marii Trójkowej. A, Boże, kary na nic by nie mamy. Pijany był? A skądże ja mogę wiedzieć? Jestem takim samym przechodniem, jak i pan. Minęła 12. Wiedzi pani, panią Zosiu, a jednak wypogodziło się. To tylko chwilowo, idą ciemne chmury. Teraz też będzie lało cały dzień. A co, wybiera się pani gdzieś? Niech pan głowy nie zawraca, tylko kończy deszcze. Widzi pan, że goście zaczynają się schodzić. Panno Zosiu, kawa duża. Duża. Miłość ma kolor czerwony, mucimy ją z gwiazd niby z nut. Po co nam dziś telefony, weź nożyczki i obetnij drut. Źle, źle mi szczup się krew, niech pan spokojnie posłucha. Akord da pan wtedy, jak dojdę do słów. Weź nożyczki i obetnij drut. Proszę. Weź nożyczki i obetnij drut. Powiemy, że nie ma nas w domu. No tak szybko. Podjęłyśmy zobowiązanie. Nasza praca świadczy o nas. Co z takiego? Ach, powinna pani nosić na szyi taką maleńką tabliczkę. Jaką tabliczkę? Taką, jakie się spotyka na mieście co krok. U nas też wiszą. Gdzie? Nad bufetem, niech pan popatrzy. Nasza praca świadczy o nas. Picie wódki niezakupione w lokalu surowo wzbronione. Tu za panem też są. Dziękuję pani. Kaktus, walizka i pies. Śliczna tabliczka. Była jeszcze jedna. Widzi pan przecież, że ta o psach jest inna. Parę dni temu przyszedł ten pijak, malarz Lewandowski z tłukią laską. Mówię panu, kino było. Pan zna pana Lewandowskiego, prawda? Pan wie, jaki on ma głos? Jak zaczął krzyczeć, to mało goście nie pouciekali. Niech pani stąd ucieka.
Możesz się wynosić do swoich tabliczek, ale już! Wystawiać na noc, wystawiać na noc, wystawiać za jedne drzwi. Co się z panem dzisiaj dzieje? Wszystko po wczorajszym. Głowa mi pęka. Niech pan popatrzy. To ma być tak. Weź nożyczki i obetnij dróg. Ach, do diabla z tym telefonem. No już dobrze, już dobrze, już dobrze. Siadaj pan. Spróbujemy co innego. Zaraz zobaczymy, co tu mamy. No, może to. To musi być cudowna rzecz. Tak. Tak. No proszę. Kuba, to ty? Boże, co za spotkanie. Jesteś tak ładna jak wtedy. Jesteś taki miły jak zawsze. A skąd wiesz? Nie widziałaś mnie przecież tyle czasu. Są ludzie, którzy potrafią oprzeć się temu wszystkiemu, co z innych czyni z gorzkniałców. Naturalnie. Być cudowna rzecz, być z tobą tak we dwoje. Przechylić głowę twoją wstępną. Cieszę się, że cię spotkałam. Naprawdę. Nawet pojęcia nie masz, jak się cieszę. Ja też ogromnie się cieszę. Kiedy ostatni raz widzieliśmy się? Dawno. Jakieś 7 lat temu. Potem wyjechałeś. Musiałem. A ty tam ciągle mieszkasz? Tak. Ale tam teraz wiele się zmieniło. Nie miałbyś ochoty wrócić? Wiesz, trudno mi powiedzieć, ale czasem było mi tam dobrze. Nie chciałbym wracać tylko po to, żeby się przekonać, że tamto już nie wróci. Ten stary kościół za rynkiem odbudowali? Częściowo. Czy tutaj pani siada? Można? Też oczywiście, siadaj. Powiedz, co u ciebie? Pracuję, mieszkam. Wszystko na ogół dobrze. Pamiętasz? Czy pamiętasz jeszcze coś z tamtych czasów? Wszystko. Mnie. Także? To dobrze. Chciałam, żebyś o mnie pamiętał. Kobiecie jest to potrzebne. Ale wątpię, czy pamiętasz wszystko. Na pewno. Zapytaj mnie, o co chcesz. Pamiętasz ten wieczór, kiedy mnie odprowadziłeś po kinie do domu? Wiele było takich wieczorów. Ale tamten był tylko jeden. Tak. To było wtedy. Pamiętam. Mówiłeś wtedy jakiś wiersz. Pamiętasz? Wtedy nie wierzyłem w ten wiersz. Wiem dobrze, ile okrutnego żniwa zbiera śmierć, która nigdy nie wybacza. Jak prędko na nas zapomnienie spływa. Jak krótko miłość za nami rozpacza. Po co my to przypominamy sobie? Przecież to kicz. No nic, ale nie przerywaj tego. Chciałbym to sobie wszystko dokładnie przypomnieć. Nienawidzę w swoich wspomnień, ale tamto chcę pamiętać. Byliśmy młodzi i nie bardzo wiedzieliśmy, o czym mówić nad rzeką wieczorem. Dzisiaj prawdopodobnie nie mówilibyśmy nic. Mniejsza z tym. Mieszkałem przy małej uliczce obsadzonej drzewami. Lubiłeś wtedy śpiewać, ale strasznie fałszowałeś. Miałeś wtedy 21 lat. Mów dalej. Co się stało? Co się stało? Czas.
Tak. Czy wiesz, że wyszłem za mąż? Nie powinnam o tym mówić. Nic nie wróci i nic nie pomoże. Życia nigdy nie można zacząć na nowo, to bajki. Przekonałem się, że nie kocham swojego męża. Sama nie wiem, dlaczego jeszcze od niego nie odchodzę. Czy można ci powiedzieć jedną śmieszną rzecz? Kochałam cię wtedy. Jeszcze długo potem myślałam o tobie. Może lepiej byłoby poczekać jeszcze? Dlaczegoś mi o tym nie powiedziała. Wtedy? Wtedy. Tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choć byś ją przeklął, zapłaci. Nie jest okrutna i zła. Możesz mi dać papierosa? Dlaczego palisz takie wstrętne papierosy? Przyzwyczaiłem się. A ty dlaczego palisz? Wtedy nie paliłeś. Bardzo się zmieniłam? Jesteś ciekawa. Mylisz się. Tylko młodzi ludzie są ciekawi. Dalsza zabawa to tylko powtarzanie cudzych doświadczeń. Dlaczego tak się czepiasz tamtych czasów? Kochałam wtedy. Milczałaś wtedy. Gdybyś powiedziała choć jedno słowo, wszystko byłoby inaczej. Bałam się. Bałam się tego, co mówili ludzie. Teraz żałuję. Przed czym cię ostrzegali? Przed wódką. Mówili, że za dużo pijesz, że możesz zostać pijakiem. Tego się obawiałam. Nie mam dobrych wspomnień z dzieciństwa. Mój ojciec zmarnował mojej matce życie. Ciągle czekała na niego, ciągle obiecywał poprawy. Potem wracał pijany. Ale po co ja ci to wszystko mówię? Ty tego nie znasz i nigdy tego nie zrozumiesz. Chciałam ci tylko powiedzieć, że kochałam cię wtedy. I że ogromnie żałuję, że nie jestem z tobą. Możesz zresztą nawet tego nie pamiętać. Jak ci będzie wygodniej. Zapomnij o wszystkim. I niczego nie żałuj. Sama sobie zgnoiłam życie. Żygać mi się chce, kiedy mąż mój zbliża się do mnie. Zdradzam tego durnia co drugą niedzielę i żeby chociaż się domyślał. Ponure, potulne bydle. Nie wiem, po co żyję, jeśli nie kocham nikogo. Śliczna historia. Wiele takich słyszałem w życiu. Kochali się, kiedy byli młodzi. A potem, kiedy się spotkali po latach, ona była dziwką, a on złodziejem. Nic mnie to nie obchodzi, rozumiesz? Nie chcę żadnych wspomnień. Nie chcę niczego żałować! Ani pozostawiać poza sobą. Chory? Wadek, to ten sam gnojarz, który nas rano zaczepiał, poznajesz? Dojrzał. Człowiek zasuwa po 15 godzin na dobę, taka blać chodzi od knajpy do knajpy. Czort z nim, chodź. Czekaj, ja mu powiem, co o nim myślę.
Ty w szarzu głupi! Czego ci brakuje? Żyć nie masz co? Chodzić nie masz w czym? Na kogo ty się rzucasz, lafudro? Od rana obuzeria. A wiesz mnie! Weź mnie! Nie na nic mi zależy! Bez cudu. Janek, nie wygłupiaj się! Wszystko przez tego pijaka. Zaczepił kolegę publicznym słowem. Skaż mnie Bóg, że tak było. Pójdziemy się przejść. Szybciej. Pan też. Wcześniej się dzisiaj zaczyna. Dopiero w pół do trzeciej. Cholera, znowu się opóźnia. Nie opierać się. Nie latarnia. Do wody. Ja to wszystko... Do wody. Później się wyszczególnicie, obywatelu. Imię? Pijak. Nazwisko? Pijak. Zawód? Też pijak. Też. Ładnie. Przykro mi, ale w dowodzie nazywa się pan Kowalski. To nieprawda. Nazywałem się Kowalski, ale to było dawno i niczego nie dowodzi. W tym kraju tysiące Kowalskich. Czasem nazywają się Kwiatkowscy, czasem Piotrowscy, czasem jeszcze inaczej. Ale to nieważne. Nie siedział pan jeszcze nigdy, co? Nie. Nie szkodzi. To pan posiedzi. Tłukli się na ulicy, akurat miałem obchód. Kto to słyszał robić awanturę w biały dzień? Daj im spokój, oni udawali, że grają w berka, a ty do nich całkiem nie czujesz. Zgadza się. Dawna jedynka, tak? Wszystko gra. Jak zwykle, obywatelu rybicki. Rozbierajcie się. A teraz rozbierajcie się. Sierżancie, ja wiedziałem, że tak będzie. Na trójeczkę to zawsze trafię. No, cóż ja miałem zrobić? Żona mi umarła. Mogę być pijany, czy nie? No, uspokójcie się, Rybicki. W zeszłym tygodniu opłakiwaliście śmierć ukochanej córki, tak? Zeszłego pierwszego też obchodził stypę po żonie. Widocznie ma wyjątkowo zły rok. No, rozbierajcie się, Rybicki. Paseczek też. Oczywiście. Przecież wy wiecie, Rybicki, że tu jest stara, kochana trójka, gdzie na dechy idzie się bez paseczka. No. Paseczek to rzecz niebezpieczna w tym stanie. Można sobie ukręcić pętelkę. A co by wtedy robiły te groby waszych żon? Tak. Kto by koło nich chodził? Co, Rybicki? Tak. Zgubiło mnie szczęście do kobiet. No. A sznurowadełka też? Sznurowadełka nie. Ale ja na trójce nie zginę, co? Sierżancie, nie zginę, nie? Nigdy.
Andaluzję. Jak zwykle. Zaraz będzie miał atak. Założyliście Amerykanki? Tak. Ręce i nogi. Przemysł łba nie rozwalił. Możemy wezwać pogotowie. To by była ładna historia, jakby jeździli do wszystkich deliryków w tym mieście. Cholera. Amerykanki, komisariaty, mandaty. Co to wszystko da? Kiedy byłem w partyzantce, myślałem, że jak się skończy ta cała zabawa, będziecie inaczej żyli. Na myśl mi wtedy nie przyszło, że będę sierżantem milicji, że będę musiał odbierać wam paski. Niech was wszystkich diabli porwą. Było zatkać mordę. Gdzieście się upili? Nie jestem wcale pijany. Nikt nie jest pijany. To moja wina, ja uderzyłem tego człowieka. O co wam poszło? O nic. To jest dlaczego pan go uderzył? Zdenerwowałem się. Mógłbym was podtrzymać tutaj, ażbyście się nauczyli chodzić po ulicy. Ale nie chcę was tutaj dzisiaj widzieć. Teraz pójdziecie pewnie się pogodzić. Tak to już bywa. Jest pan wolny. Która godzina? Mamy jeszcze trochę czasu, możemy się napić. U mnie jesteś pan charakterny chłopak. Która godzina jest? 25 po trzeciej. Idzie pan? Nie, nie mam czasu. Nie miej pan żalu. Nie mam żalu. Niech to wszystko szlak trafi. Gdzie tu jest jaka knajpa? Najbliższa za rogiem, pod orłem. Gdzie to jest? O, tam, niedaleko. Jedna duża. Przekąska? Może być. Śledzik? Piwo? Może być. Ale tylko porter. Innego piwa na razie nie ma. Przywożą nam zwykle o 5, a teraz jest... No, jeszcze wcześniej, dopiero w 3:30. Pani da ten porter, ale szybko proszę. Przecież się nie pali. W cienkie szkło naleć, czy w grube? Wszystko jedno, wódka jest wódka. Nie jestem pijakiem. Ale klienci mają swoje wymagania. Czasem trafi się taki, co to nie wypije z grubego szkła, choćby tam nie wiem co.
Jeszcze pan co życzy? Nie, tylko ta setka i do domu. Koniec. Bo wie pani co? Niech pani da jeszcze jedną od razu. Zdrowo pan ciągnie. Napije się pan ze mną? Chętnie. Ale ja pusty. Ja pana zapraszam. Nie znamy się. Ja pana znam. Mnie? Tak. Nazywa się pan Kowalski. To pomyłka. Nazywam się... Wszystko nie wszystko jedno, jak się pan nazywa. Jak ja się nazywam. I tak nas wszyscy dobrze znają. Ludźmi jesteśmy. To szlachetnie z naszej strony. Szefowa, dwie wódki. Będzie razem 6. Zgadza się. Ja jestem już gotów. Najlepszego. Najlepszego. U pana jeszcze światełko na sali? No i nad bilardem panowie czekają. Jeszcze raz. Jeszcze raz. O. Jak pani powie 8, dziś jeszcze odbiorę sobie życie. Napijmy się. I pan co? Napijmy się, Brudzia. Ja miałem ciężkie życie. Niech mi pan wierzy. Lubię takich jak pan. Zgoda? Zgoda. Na imię mi Kuba. Mnie Władek. Zamów wódkę, Władziu. Ja stawiam. E,
Szefowa, dwie wódki. No, tylko szybko, bo nam się do szkoły śpieszy. Śpi. Co dzień, ponury dzień jak co dzień, kapie z kranu za oknem gwa. Krople deszczu obrudne biją szyby, sąsiad podle na pianinie gra. Powiedz miła, dlaczego ciebie nie ma, czemu serce... A niech to wszyscy diabli porwą. Słuchaj, ja lubię takie piosenki. Tylko wódka zapomnienie da. Ładnie pan gra. Bardzo lubię takie piosenki. Zagrać panu François? Nie, nienawidzę walców. A Tamarę? A co pan jeszcze potrafi? Potrafię tłumaczyć sny. Władek, słyszysz? On potrafi tłumaczyć sny. A ja miałem dziwny sen. Gdyby pan mógł mi ten sen wytłumaczyć, taki sen zdarza się chyba tylko raz w życiu. Mów. Harmonista ci wszystko wytłumaczy. Tak, to był dziwny sen. Śniło mi się, że jestem pijakiem, że nazywam się Kowalski, że w moim domu jest telefon. Rozumiecie to? Śniło mi się, że chciałem zapomnieć o swoim pijaństwie. Uciec od ludzi, z którymi piłem, od knajp, od wspomnień. Tak czasem bywa we śnie, prawda? Ale we śnie nie można od niczego uciec. I to jest najgorsze. Strasznie męczy taki sen. A śniło mi się jeszcze wiele rzeczy. Kraj dziwny, trudny, ciężki kraj. Kraj, w którym tyle trzeba pracować. Tyle trzeba mieć nadziei i serca. To mój najgorszy sen. Okropny sen. Ale to sen, co? W życiu to chyba jest niemożliwe. Mimo wszystko życie nie jest tak okrutne, co? Nie trzeba mieć złych snów. Co zrobić, żeby się dało zapomnieć? Niech się pan napije wódki. Przejdzie. Wszystko przechodzi. Nie ma gorszego snu jak życie i też przechodzi. Przepraszam, muszę iść grać. Goście czekają. Piwo, szefowa! Miejsce! Niedobrze ci? Słabo ci? Skąd, że nigdy się nie czułem tak dobrze jak teraz. Władek? Co porządni ludzie robią o 5, czyli 17? Wracają
do domu, pracują, czytają, bawią się z dziećmi. Głupstwo, mordo złota. Pytam, co porządni ludzie robią o 5 wieczorem. Porządni ludzie o godzinie 5 wieczorem piją czystą wódę z czerwoną kartką w barze pod Orłem. Pod Orłem. Lalka, dwie wódki dla nas. Chwileczkę, proszę. Kiedyś w tym miejscu wisiał plakat Śpi spokojnie, armo czuwa. Nie pamiętam, co było wyrysowane. Niech pani naleje te dwie wódki. Skąd wiesz? Piję tu już wiele lat. Widziałem mnóstwo różnych ludzi w tym lokalu. Nie masz pojęcia, ile. A tak czy nie, pani szefowa? I co dobrego z tego wynikło? Nie ze wszystkiego muszą wynikać dobre rzeczy zawsze. Byłoby to w końcu zbyt nudne. Tak czy nie? Mężczyźni, mężczyźni. Kto ty jesteś? Polak mały. Nie wygłupiaj się. Powiedz, kim jesteś. Kim byłem. Jesteś zalany. Nieważne. Jestem twoim kochanym znajomym z baru pod Orłem. Wystarczy. Dlaczego pijesz? Także nieważne. My, którzy pijemy, wiemy, że to nieważne. Dlaczego? Może jestem samotny. Może zdradziła mnie dziwka, bez której nie mogę oddychać. Nieważne. Nie ma takiego nieszczęścia. Samotności kobiety, dla której warto byłoby pić. Ale o tym wiedzą dopiero ci, co przepili wszystko. Ci, co muszą pić. Nie mają pojęcia o tym ci, co dopiero zaczynają. Wódka jest prawdą, którą rozumie się zawsze zbyt późno. Miałem zły dzień. Miałem zły dzień dzisiaj w tym mieście. Ale to już koniec. Mam jeszcze jedną nadzieję, której się trzymam. Napijmy się, Władek. Dobrze, że masz nadzieję. Ja jej nie mam. Nie wierzę, żeby w tym piekle była jakaś furtka. Za głupstwo. Zaczynałem tak samo jak tamten chłopak. Miłość, zdrada i takie różne gówno.
Byłem kiedyś najlepszym saksofonistą w tym kraju. Saksofonistą? Ty? Saksofonistą? Nie wyglądasz na saksofonistę. To byłem nim. Nie wierzysz? Nikt nie grał tutaj tak jak ja. No i co z tego? Nic. I co dalej? Też nic. Tylko cholerę mi to opowiadasz wszystko. Wcale ci nie opowiadam. Mówię. No mów. Ale jaki jest koniec? Ważny jest koniec. Puenta, rozumiesz? Nie jestem już najlepszym saksofonistą. Starczy. Gdyby wszyscy ludzie potrafili tak krótko opowiadać o swoim głupim życiu, byłoby o wiele lepiej. Ale jeżeli chcesz mi opowiedzieć swoją historię, bardzo cię proszę. Opowiedz, bardzo lubię pouczające życiowe historie. Moja jest krótka. Kochałem się. To zupełnie coś nowego. Zrzuciła mnie. I co dalej? Nie jestem już najlepszym saksofonistą w tym mieście. Mieście nie ma ani jednego dobrego saksofonisty. Wszyscy grają podle. Pluj pan na to. Pluj pan na to. Jak chce się pan raz napić piwa, to nie kupuj całego browaru. Wszystko minie jak zły sen. Mówię panu. Jeśli nawet będzie miał tą swoją dziewczynę, to szczęście szybko się skończy, jeśli amant nie przestanie chlać. Biedna, głupia, mała, będzie za nim chodzić, wyciągać z knajpy od kolegów. Skąd wiesz, że tak będzie? Tak zawsze jest. Jeśli kobieta zacznie się opiekować pijakiem, którego kocha. Sam miałem kiedyś taką, która mnie kochała. I co? Szpital. Poszedłem tam, bo ona tak chciała. Ale co z nią? Odejdź. Poszła sobie. Kiedyś w końcu wyniosła się do wszystkich diabłów i na szczęście nie wróciła. To była dobra kobieta. Wszystko na nic. Jak to na nic? Kto pije, będzie pił. To zabawa bez mety. Teraz antabusy, witaminy. Pogaduszki z lekarzami, którzy potrafią leczyć tylko nosaciznę u koni. Potem domy bez klamek. Biały pokój, z którego nie wolno ci wyjść. Cztery ściany
I ty. Twoje wspomnienia. Twoje kace. Możesz płakać, bić głową, przeklinać, modlić się, ale klamki nie dostaniesz. Ciągle ten biały pokój i wspomnienia, 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 dzień i noc, w nocy przychodzą do ciebie rozmaici ludzie, ale kiedy wyciągasz do nich rękę, natrafiasz na pustkę. I znów jesteś sam. Kiedy przychodzą do ciebie lekarze, błagasz ich, żeby cię wypuścili. Przestań. Całujesz ich po rękach. Przestań. Ale możesz ich tak długo błagać. Krzyczę dzień i noc. Noc i dzień. Możesz przysięgać na kolanach, że jesteś już inny. I masz silny charakter. Zbadają ci puls i odejdą. Przecież wychodzą stamtąd ludzie. Tak, ale tylko po to, żeby tam z powrotem wrócić. Kłamiesz. Byłem tam i będę tam. Znów będą białe pokoje bez klamek, aż w końcu nadejdzie dzień, w którym niczego nie będę potrzebował i czuł. Będę kupą głupiego, wymijającego mięsa. Ale do tego czasu minie jeszcze wiele, wiele, wiele. Spokój, spokój, nic się nie stało, nic się nie stało. Panie Polczku, graj pan dalej, dzień dla dnia. Jakby go trafił. Zobacz po kieszeniach. Na razie pusto. Cholera. Jak nie masz forszy lachudru, idź do kościoła, nie do knajpy. No? Jest. Starczy? Chyba tak. A co tam masz jeszcze? Nie wiem. Zobacz. Ukradł? Chyba nie. Nie wygląda na to. Zostaw to. To chyba niewiele warta może być kłopot. Chodźmy stąd, zostaw go tutaj. To wróci. Zobacz, czy kto nie idzie. Już ja go zaprawię tak, że pójdzie prosto do domu. Znowu zacznie padać.
odejdź! Panie Kubuś, nie poznajesz mnie pan? To ja, Kostek. Za dużo lakieru było. Masz pan, sztachnij się. Pomoże. A gdzie oni są? Ci ludzie? Poszli. A ja pana znam. Pan jest Kostek. O to właśnie chodzi. Chodź pan, podrzucę pana. Bardzo długo czekałam na ciebie. Daj klucz. Do pokoju. Zaraz przyjdę. Przyjdź. Piłem. Piłem. Obetrę ci ręce. Piłem. Zrobię ci kawę. Piłem. Spałem? Nie, tylko chwilę. Pij, póki gorąca. Chcesz wiedzieć, jak to było? Nie. Dzwonili za mnie od samego rana. Musiałem wyjść. Pójdę już. Chodzisz? Idę. Przyjdę tu jutro rano. Z samego rana. O której? O której? O 8:00. A co? Będziesz się leczyć. Krystyno. To nic nie pomoże. Będziemy próbować. Dokąd? Do końca. Nic z tego nie będzie. Idź stąd. I ci nie wracaj więcej. Litość to marne uczucie, Krystyno. Kuba, słuchaj mnie uważnie.
Przyjdę tu jutro rano. O 8. Będę dzwonić 3 razy. Wtedy mnie otworzysz. Tylko wtedy. Gdyby tu kogoś diabli przynieśli, nikomu nie otwieraj. Kiedy po raz pierwszy przyszłaś do tego domu, inaczej mówiłaś, Krystyno. Inaczej wyglądałaś. Tak już nigdy nie będzie. Nikomu nie otwieraj. I pamiętaj, 3 razy. Krystyno. Nie odchodź, boję się. Wiesz przecież, że muszę iść. Śpi dobrze, Kuba. Jesteś ty, kurwo. Dzień dobry, pani. Słucham. Kuba? Tak. Kuba. To tak. A przecież wczoraj rano rozmawialiśmy ze sobą. I sam powiedziałeś koniec. Koniec.
A wieczorem dowiaduję się, że widziano cię pijanego, jak tarzałeś się po ulicach. My chcemy ci pomóc. My wszyscy chcemy ci pomóc. Chcemy ocalić cię od zguby, uratować twój talent, twoją miłość. Ale ty znowu pijesz, Kuba. Trudno. Tobie nie można wierzyć? Pijakom się nie wierzy. Nie gniewaj się, że ja tak mówię, ale kto ci ma powiedzieć prawdę? Widzisz? A taki byłem spokojny o ciebie. Jak ja teraz wyglądam? Jak ja teraz wyglądam? To głupstwo. Szkoda tylko, że obrazek się popsuł. Szkoda, że się popsuł. Wiedziałem, że przyjdziesz. Zawsze przychodzisz wtedy, kiedy chciałbym nie myśleć o tobie. Ty wiesz, że moje życie stanie się powoli piekłem. Nałogiem wiecznego oczekiwania, zatruwającym każdą chwilę mojej samotności. Nie wiesz, czym jest wódka. Nie wiesz. Nie wiesz. Nie wiesz. Nie znasz tego okropnego uczucia. Tego strachu, który mi dławi mózg. Kiedy myślę, że jeszcze nie wszystko stracone. Że mogę jeszcze wrócić, zacząć na nowo. Choć wiem, że lecę na łeb, na szyję. Zaszedłem w puste miejsce. Jestem słaby. Cholernie słaby.
Nigdy już nie będę mógł walczyć ze światem, miażdżyć przeszkód, pracować, kochać, żyć. Żyć czystym życiem człowieka. Muszę odejść stąd. Odejść od wspomnień. Od głupców, którzy zatracili poczucie czasu i zajmują się wyłącznie regulowaniem zegarków. Dobrze, że jesteś przy mnie w tej chwili. Ty sama wiesz, że muszę tam iść. Nigdy już nie będę musiał bać się pytań ani słów. Nigdy już nie będę musiał bać się czasu. Pójdę tam i w jednej chwili cały świat przestanie istnieć. Tak się musi stać. Osiem.